Panie Starosto, pamiętam jak dwa. Ponad już dwa lata, bo mamy 2023 rok, ponad dwa lata temu mówiliśmy o tym, że Szpital Powiatowy wzbogaci się no, o nowy oddział, bo pierwszym takim otwieranym oddziałem w 2019 roku był oddział wewnętrzny i kolejnym takim krokiem, kolejnym rokiem, krokiem miał być oddział rehabilitacji. W 2019-2020, pandemicznym, nie udało się. I po dwóch ponad latach starań, może Pan powiedzieć, mamy to? Przede wszystkim, żeby być skutecznym, trzeba być cierpliwym. Już cztery lata temu planowaliśmy, że będziemy otwierać sukcesywnie kolejne oddziały. I właśnie cztery lata temu zaplanowaliśmy, że otworzymy oddział rehabilitacji stacjonarnej w Szpitalu Powiatowym w gubińskiej części szpitala. Cieszę się bardzo, że pomimo przeszkód, jakie mieliśmy po drodze, to między innymi pandemia, gdzie dużo wysiłków włożyliśmy w rozmowy, w przygotowanie oddziału, i niestety, ale ze względu na to, z czym mieliśmy do czynienia w okresie pandemicznym, niestety, ale nie było zgody NFZ-u na to, żeby w naszym szpitalu otworzyć oddział. Natomiast byliśmy cierpliwi. Przeprowadziliśmy szereg rozmów z, z osobami, które decydują, jak ma wyglądać ochrona zdrowia w województwie lubuskim, i mamy to od 1 marca. Otwieramy oddział rehabilitacji stacjonarnej na 25 łóżek w szpitalu powiatowym w części gubińskiej. Czy to znaczy, że wygraliście konkurs NFZ-u? Wygraliśmy konkurs, i opinie osób oceniających nasz oddział są bardzo wysokie. Bardzo Ładny, wyremontowany oddział i najwyższej klasy sprzęt do rehabilitacji. Panie Starstwo, to ja zapytam: zainwestowaliście wcześniej w ten oddział, remont budynku, wyposażenie? To trochę ryzykowaliście, bo nie wiedzieliście, czy wygracie konkurs? Służba zdrowia wymaga wielu nakładów. Oczywiście podjęliśmy to ryzyko, ale też bez ryzyka nie ma sukcesów. Przygotowaliśmy się do tego konkursu wzorowo i zostaliśmy za to nagrodzeni. Panie starosto, to jak to teraz będzie wyglądało? W ogóle na jak długo macie ten kontrakt? Kontrakt będzie podpisany na 4 lata, więc przez 4 lata pacjenci... Naszego powiatu, powiatu Krosińskiego, ale również powiatów ościennych, mają możliwość przechodzenia rehabilitacji na oddziałach szpitalnych. To jest rehabilitacja często, która wymaga tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni pobytu w szpitalu. Natomiast takiego oddziału w naszej części województwa nie ma, a wiemy dobrze, że po okresie pandemii jest mnóstwo przypadków, gdzie pacjenci potrzebują długiej rehabilitacji, i na to jesteśmy przygotowani. Panie Starosto, to zapytam już teraz ogólnie o szpital. W jakiej kondycji finansowej jest szpital? Bo gdy 4 lata temu, 5 lat temu, w 2018, w 2019 roku mówiliśmy o tonącym okręcie i że nie warto go ratować, że niech spocznie na dnie, to zapytam po 4 latach, jak dzisiaj wygląda sytuacja? Ile musicie dokładać rocznie do szpitala? Ile milionów? Jak zaczynałem pracę w powiecie, to razem z zespołem radnych i pracowników określiliśmy sobie strategię na... 5 lat działania i rok po roku sukcesywnie realizujemy nasz plan po ratownictwie medycznym które powróciło do szpitala po tworzeniu oddziału wewnętrznego po tworzeniu kolejnych poradni po zwiększeniu liczby łóżek w oddziale opieki długoterminowej mamy w końcu oddział rehabilitacji stacjonarnej, ale nie tylko oddziały, nie tylko łóżka się liczą, liczy się przede wszystkim personel i tutaj mamy wysokiej klasy specjalistów, jak również wysokiej klasy pracowników, mówię tu o pielęgniarkach czy chociażby o salowych, ale również inwestujemy w sprzęt. Panie, panie starosta, ale również wynik finansowy, bo mówimy o zapaści szpitalnictwa w Polsce, a szczególnie o zapaści szpitali powiatowych, które generują olbrzymie długi w skali kraju, liczone w miliardy złotych. Więc stąd pytam o miliony w przypadku powiatu. Z przyjemnością patrzę na statystyki z poprzednich lat, i z każdym rokiem w pierwszej kolejności zadłużenie szpitala. Malało, strata szpitala malała, natomiast ten rok skończyliśmy już bez straty i to bardzo cieszy, to jest dobra prognoza na przyszłość, to znaczy, że na działalność bieżącą szpitala nie musimy już dokładać środków, ale możemy inwestować w sprzęt, możemy inwestować w jakość. To 4 lata temu szpital zadłużał się milionowo rocznie, dzisiaj jest na zero, to, to zapytam wprost, to, to, to w jaki sposób wyszliście na zero, o tak? Przede wszystkim ciężka praca, przede wszystkim wysokiej klasy specjaliści, i przede wszystkim wypełnianie kontraktów, które mamy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gdyby dzisiaj mówić o, o poszczególnych oddziałach, niedawno, kilka miesięcy temu, mówiliśmy o oddziale położniczo-ginekologicznym. Ten oddział nadal przyciąga osoby matki, tak? Przyszłe spoza z, z powiatu? Tak, w naszym szpitalu nie rodzą tylko kobiety z powiatu krościńskiego, ale również mamy z powiatów ościennych, mamy również umowy z innymi powiatami, nasi lekarze przyjmują na terenie innych powiatów i stamtąd między innymi pacjentki przyjeżdżają na nasz oddział tutaj w powiecie krościńskim rodzić dzieci. Ostatni oddział przed rehabilitacyjnym, bo otwarcie rehabilitacyjnego 1 marca, więc ostatnim otwartym oddziałem to był oddział wewnętrzny. Jaka kondycja oddziału wewnętrznego? Kondycja oddziału wewnętrznego jest bardzo dobra. Mamy nowych lekarzy, mamy nowego ordynatora od początku roku. Zespół działa bardzo sprawnie, bardzo skutecznie, wyrabia ponadnormatywne można powiedzieć dochody i to nas bardzo cieszy, ponieważ dzięki temu możemy spać spokojnie i możemy również bez obaw patrzeć w przyszłość. To zapytam jeszcze o tą część gubińską, dlatego że mówimy o części gubińskiej, ale oddziały tak naprawdę to są oddziały dla mieszkańców całego powiatu, oddział rehabilitacji. Do tego opieka rehabilitacyjna, ambulatoryjna, ZOL i takie swoiste Centrum Zdrowia Przyśląskiej, tak? Również od początku realizujemy tę strategię, żeby właśnie przy ulicy Śląskiej, w kompleksie budynków szpitalnych, były skupione wszystkie usługi dla mieszkańców Gubina, Gminy Wiejskiej, ale również powiatu Krośnieńskiego. To tam mieszczą się poradnie, to tam mieszczą się oddziały, to tam jest rehabilitacja również ta ambulatoryjna, bardzo potrzebna. I muszę dodać, że coraz więcej dobrych opinii słyszę od mieszkańców zachodniej części powiatu, którzy przyjeżdżają tutaj. Do krosna korzystać z usług medycznych, jak również krośnian, tych mieszkańców wschodniej części powiatu, którzy jeżdżą do Gubina korzystać z porad, korzystać z usług medycznych. Jaka w takim razie po oddziale rehabilita rehabilitacyjnym, jaki kolejny krok w rozwoju szpitala? Teraz skupiamy się na inwestycjach. Rok 2023 będzie rokiem przełomowym. Mówimy o termomodernizacji obiektów szpitalnych w Gubinie i w Krośnie oraz mówimy o rozbudowie zakładu diagnostyki obrazowej i długo wyczekiwanym tomografie. Dzisiaj tomograf to jest, można powiedzieć, podstawowe narzędzie diagnostyczne, które jest w każdym szpitalu. W naszym niestety jeszcze tego urządzenia nie ma, ale już jesienią będziemy mogli korzystać właśnie z tego nowego urządzenia. thank you